Tak, moi drodzy, jak tam wasze nastroje? Ja mam dzisiaj bardzo dobre samopoczucie. Jest dzisiaj piękna pogoda, zapowiada się cudowny dzień. My za chwilę z Maksem jedziemy na spacerek, więc zabiorę was ze sobą. Wiecie co, już nie mogłam się doczekać tych wiosennych spacerów. Naprawdę, powiem wam, to jest taka dawka energii. Ta zieleń, ciepło, słońce, śpiew ptaków. To jest coś, co ja po prostu uwielbiam. Zresztą mój Massimo też wyszedł się na balkon i mówi tak: kocham Polskę z taką pogodą. No właśnie, ja też kocham Polskę z taką pogodą. Także zawijam się, lecę i życzę wam miłego oglądania tego dzisiejszego vloga. Czas najwyższy pomyśleć o tym, żeby zrobić balkon, więc idziemy do sklepu ogrodniczego Hortorus i zobaczymy, czy uda nam się wybrać jakieś kwiaty właśnie na balkon. Mam nadzieję, że tak. Powiem wam, że tak mi się podobają te donice. One są po prostu tak piękne. Już je kilka razy widziałam we Flora Point, ale niestety do mnie się nie nadają, bo są za ciężkie. Gdybym miała przepiękny taras lub też miałabym ogród, to na pewno postawiłabym na ten kolor. No, może bym go troszeczkę zmieszała z tym, ale przepiękne są te donice. Okej, pierwsza część gotowa. W tym roku będziemy mieć takie pelargonie na balkonie, w takim przepięknym różowo-fuksjowym kolorze. I też myślę, że w niektórych donicach połączę je z takim typem pelargonii. No dobra, szukamy dalej i ogarniamy dalej. Ziemia do kwiatów też już jest. You're the cure to all my pain. 널 좋아하나 봐. 널 사랑하나 봐. 이제는 더 이상은 숨길 수 없잖아. 내일 더 아껴줄 거야. 안아줄 거야. We're meant to be, you can't deny. 아, obiadek dzisiaj jemy gdzie? W Papugar. Na przystawkę mamy tutaj, proszę bardzo, kalmary smażone. Ja mam lemoniadę, mango i marakuja. Massimo ma winko. O, i czekamy. Jemy, a później drugie dania. Massimo ma tortellacci z skorupiakami. Frutti di mare. Tak, a ja mam tradycyjnie mojego czarnego dorsza z fryteczkami i sałatą. Jest godzina 20:20 i właśnie skończyłam sadzić pelargonie na balkonie. Może w najbliższych filmach pokażę wam, jak będzie wyglądał finalnie balkon. A teraz idę pod prysznic i później jeszcze muszę się do was odezwać. Zrobiłam sobie prysznic, pielęgnację. Oczywiście, że tak, zaraz nałożę sobie maseczkę z retinomaskę na dłonie. Ale w trakcie, na zakończenie, z nakładania tej maski i na zakończenie dzisiejszego filmu chciałabym poruszyć pewien temat. Opowiem wam, co nam się dzisiaj przydarzyło. A nie była to ciekawa sytuacja. Otóż pojechaliśmy nad Balaton na kawkę, zresztą widzieliście, na kawkę, na coś słodkiego. I pomyśleliśmy sobie, że skoro jest taka piękna pogoda, to usiądziemy sobie na zewnątrz, na tarasie, który tam się znajduje. Wchodząc na ten taras, minęliśmy towarzystwo dwóch mężczyzn i jedną kobietę, siedzących na ławeczkach przy toalecie. Totalnie, słuchajcie, zalanych, że tak powiem. No ale weszliśmy, zajęliśmy sobie stolik. Usiedliśmy przy stoliku, zamówiliśmy jedzenie, no wiadomo, zamówiliśmy kawkę, siedzieliśmy sobie, no i w pewnym momencie to towarzystwo się zmieniło miejsce, przesiadło się do stolika obok nas, bo tam, gdzie się znajdowali, pojawiło się dosyć mocne słońce, więc usiedli sobie obok nas. Słuchajcie,
No oczywiście tam rozmawiamy sobie z Massimo, co i jak, rozmawiam sobie ten, tamtego. A to towarzystwo zamówiło sobie kolejny alkohol w tym ogródku. Oczywiście co drugie słowo to było słowo na K. Wulgaryzmy leciały tak, że to się w głowie nie mieści. Na szczęście my udawaliśmy, że nie słyszymy, dopijemy kawkę i sobie po prostu pójdziemy. W pewnym momencie zadzwonił telefon mojego Massimo i zadzwoniła siostra. No i Massimo wziął na kamerkę, bo to było na WhatsAppie, żeby pokazać jej, w jakim jesteśmy pięknym miejscu, więc ją włączył, pokazywał wszystko, opowiadał co jak, zobacz jak tu pięknie, tu kawka, tu ciastko i tak dalej. I słuchajcie, jeden z tych mężczyzn poderwał się od stołu, podbiegł do nas i zaczął po angielsku, no bo oczywiście wiecie, ja z Massimo rozmawiałam po włosku, po angielsku do nas z wyrzutami, że to nie jest biuro, że mamy przestać, przestać gadać, bo oni sobie przyszli usiąść do stolika i mamy być cicho i w ogóle przestać nagrywać tym telefonem i tak dalej. My po prostu nas wryło. Towarzystwo niemłode, powiedziałabym takie w moim wieku, a nawet starsze, czyli powiedzmy ta średnia 40+, wryło nas, ale stwierdziliśmy, nie będziemy z nimi wchodzić w polemikę, bo naprawdę uwierzcie mi, nie dość, że wulgarni, to jeszcze totalnie zalani alkoholem. No i oczywiście dalej kontynuowaliśmy, olaliśmy tą samą sytuację, kontynuowaliśmy, siedzieliśmy, Massimo rozmawiał przez telefon z Danielą. W pewnym momencie, słuchajcie, oni zaczęli włączać muzykę na telefonie, ale to tak zaczęli włączać głośno tą muzykę, żeby nas po prostu zagłuszyć, tak. No i dobra, my dalej, żadna reakcja. Oczywiście olewaliśmy całą tą sytuację. Patrzyliśmy się po sobie, ale olewaliśmy. Słuchajcie, w pewnym momencie ten sam człowiek, który wcześniej do nas podszedł i zagadał po angielsku, podszedł do naszego stolika i słuchajcie, położył głośnik z tą muzyką na naszym stole i sobie poszedł. Massimo spojrzał się na mnie, a już chciał się podnieść, słuchajcie, żeby coś zareagować, odnieść ten głośnik, ale ja po prostu wyskoczyłam jak szalona i podeszłam do nich, wziąłam ten głośnik, podeszłam i mówię, przepraszam, ale państwo chyba przesadzacie. Ich wyryło, chyba nie spodziewali się, że jestem Polką i odezwę się do nich po polsku, że chyba jesteśmy jakimiś cudzoziemcami siedzącymi przy stoliku i oni mogą nas obrażać i mogą w ten sposób się zachowywać, gadać wulgarnie przy nas. Nawet nie chcielibyście wiedzieć, co oni tam po prostu gadali. I ja mówię, chyba przesadzacie. I w tym momencie ta kobieta, słuchajcie, odzywa się do mnie w ten sposób i mówi tak, my przesadzamy, nie macie, zaczęła mi wyrzucać, że nie mamy kultury osobistej, bo przyszliśmy na ogródek i rozmawiamy. I oni przyszli i chcą miło spędzić czas i my mamy być cicho, słuchajcie, mamy nie wyciągać żadnych telefonów i niczego nie nagrywać, że oni sobie nie życzą, żebyśmy my siedzieli na ogródku i ze sobą rozmawiali, bo dla nich jesteśmy za głośno. I najlepszy tekst to było właśnie to, że my nie mamy kultury osobistej. Słuchajcie, jak ja wypaliłam, jak ja po prostu wystrzeliłam, jak mi poszły nerwy, ja nie jestem osobą, która zazwyczaj w ten sposób reaguje, ale w tej sytuacji ja po prostu nie wytrzymałam. Osoby pijące, osoby, że tak powiem, prawie zalane w trupa, gadające między sobą wulgaryzmami, na poziomie nie powiem jakim, wrzeszczące przy stoliku, łączające głośno muzykę, one będą nas pouczać, normalnych, zwykłych ludzi, siedzących przy stoliku, rozmawiających między sobą, że my nie mamy kultury osobistej, mamy siedzieć cicho i, jak ona to powiedziała, zamknąć gębę, bo im przeszkadzamy. Słuchajcie, to się w głowie nie mieści, co dzisiaj potrafią zrobić ludzie. Towarzystwo pijane, towarzystwo wulgarne, towarzystwo zachowujące się w ten sposób mi zwraca, normalnemu człowiekowi, uwagę, że jestem niekulturalna. Słuchajcie, do czego to doszło? Oczywiście ja prawie złapałam za telefon i chciałam policję wzywać, bo to się w głowie nie mieści, co się dzisiaj wyprawia. Massimo, sto girando film. Sto girando film. Quale maglietta? Przepraszam, Massimo przyszedł po koszulkę. Cześć. Cześć. Cutie, cutie.
I słuchajcie, ja po prostu, ja nie wierzę w to, co się dzisiaj dzieje, bo ta sytuacja rzeczywiście wyprowadziła mnie z równowagi i od razu powiedziała Massimo, słuchaj, idziemy, bo zaraz dojdzie do jakichś rękoczynów, nie wiem, co się za chwilę wydarzy, chodźmy stąd, bo ja po prostu nie ręczę za siebie. Ja byłam tak zła, tak byłam wkurzona, bo popsuli mi po prostu miło spędzony czas. Za nami, słuchajcie, siedzieli ludzie, Polacy, którzy pili sobie piwka i też bardzo głośno gadali, ale nie im przeszkadzało to, że im się chyba wydawało, że my nie jesteśmy Polakami, słuchajcie, że my jesteśmy obcokrajowcami. Nie wiem, za kogo nas wzięli, ale im po prostu przeszkadzało to, że my chyba mówimy w innym języku. To jest po prostu dramat, słuchajcie, dramat. Ale to, co się dzieje ostatnio na YouTubie, to już w ogóle przychodzi, słuchajcie, ludzkie pojęcie. Bo ja wiem, że w ostatnim czasie jest na mnie nagonka przez pewną osobę i wy doskonale wiecie, o co chodzi, nie będę do tego wnikać. Natomiast musicie mi wybaczyć, ale dostaję komentarze pod moimi shortsami takie, że po prostu nie wiem, czy ci ludzie, ci fani tego człowieka czują jakąś misję, czy czują jakąś potrzebę, żeby przychodzić do mnie i wylewać swój żal, swój jad na mnie, wyzywać mnie od rozkapryszonych bachorów, bo bronię się w komentarzach, kiedy ktoś mi coś zarzuca, albo pisać mi, obrażać, słuchajcie, moich bliskich, moją rodzinę, osoby, które nie pojawiają się tutaj w treściach, czy na przykład Massimo, którego słychać tylko głos, kompletnie go nie znają, nie widzą, nie wiedzą, jak wygląda, czym się zajmuje i tak dalej, wyzywać go od nie wiadomo jakich, uwierzcie mi, nie będę wam tego przytaczać, ale po prostu to, co ja ostatnio przeczytałam, to się po prostu w głowie nie mieści. Ludzie, którzy mają żal do mnie, nie wiem, jakieś wyrzuty, że ja jeszcze coś nagrywam, że coś publikuję. Ludzie, którzy próbują mnie, nie wiem, poprawiać, którzy twierdzą, że nie wiem, że są ode mnie lepsi, że mają ode mnie większą wiedzę w jakimś temacie, na siłę próbują mi wmówić, że coś jest inaczej, niż ja im to przedstawiam, pokazuję. Dla przykładu zapytała dziewczyna, tak podejrzewam, bo tak się wypowiadała pod tym shortsem, zarzuca mi pod jednym z moich właśnie filmików, że ja polecam produkt, który ma w składzie syf, śmieci, alkohol, mikroplastik i nie wiadomo, co tam było jeszcze, już nie pamiętam, słuchajcie. Więc ja kulturalnie odpisuję, że tak nie jest. I podsyłam jej skład tego produktu, żeby sobie zerknęła i żeby mi pokazała ta osoba, gdzie widzi ten alkohol, ten mikroplastik, te rakotwórcze substancje i całą resztę. A ona dalej w tym brnie, że ja nie mam racji, słuchajcie, i próbuje mnie pouczać, wyzywając przy tym. Więc ja zaczynam się bronić. Fakt, wiem, co powiecie, nie powinnam wchodzić z taką osobą w dyskusję, ale ja jestem taką osobą, że kiedy ktoś mnie coś pyta, to ja staram się zawsze na to pytanie odpisać, odpowiedzieć. I może rzeczywiście nie powinnam dalej iść w rozmowę z taką osobą, później już przestałam, kiedy zaczęły pojawiać się inne osoby zarzucające mi, że zachowuję się jak rozkapryszony bachor. No ludzie, słuchajcie, do czego to doszło, że przychodzą do mnie ludzie na mój kanał, pouczają mnie, wyzywają moich bliskich, twierdzą, że są ode mnie w czymś lepsi, nie próbują mi udowodnić, że nie mam racji, tylko od razu, słuchajcie, zarzucają mnie swoją teorią, która jest błędna. Słuchajcie, do czego to w ogóle doszło, żeby były takie sytuacje, żeby coś takiego się działo. Powiedzcie mi, bo ja nie wchodzę do was do domu i nie mówię wam, jak macie żyć, jakimi jesteście ludźmi, jak powinniście postępować, jak powinniście zarabiać. Ostatnio ktoś mi zarzucił, że nie powinnam pokazywać tego i tego tamtego, tylko powinnam robić to i to. A dlaczego ten ktoś przychodzi do mnie na kanał i mówi mi, co ja mam robić na moim kanale?
Przecież ja nie przychodzę do tego kogoś do domu, do jego życia i nie mówię mu, co on ma w tym życiu robić i jak ma to robić. Jeśli komuś się nie podoba to, co ja robię, co publikuję, co nagrywam, to wcale nie musi tego oglądać. Tak samo nie musi tego komentować i nie musi wyrzucać swoich żalów, swoich pretensji do mnie o coś. Przecież ty po drugiej stronie, no raczej mnie nie znasz osobiście. Nie wiesz, jaką jestem osobą, jaka jestem na żywo, co sobą reprezentuję, jakie mam wartości i tak dalej. Wiesz tylko jakąś małą część z tego, co ja gdzieś publikuję, czy na jakiś temat się wypowiadam. Więc jakim prawem oceniasz moich bliskich? Jakim prawem wypowiadasz się na temat mojej rodziny? Kto dał ci prawo do tego, żeby ich obrażać i na ich temat się wypowiadać? Słuchajcie, to się po prostu w głowie nie mieści, co się ostatnio dzieje. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, może ze względu na tą nagonkę, która jest w stosunku do mnie, ze względu od strony tej osoby, która to robi. Czy po prostu ludzie w ostatnim czasie czują jakąś taką, no mówię wam, misję, żeby po prostu przychodzić do innych twórców im to robić, bo ja nie chodzę do innych twórców i nie mówię im, co mają nagrywać, w jaki sposób mają nagrywać, co mają pokazywać, nie obrażam ich bliskich. I nie zauważyłam, żeby ktokolwiek z innych twórców przychodził na mój kanał i coś takiego robił. No nie! To robią ludzie, którzy coś tam oglądają i mają ochotę skomentować. Ja rozumiem, że każdy ma prawo do tego, żeby skomentować. Tak! Ale róbmy to w jakiś przyzwoity sposób. Róbmy to w taki sposób, by nie obrażać innych, których nie ma, których po prostu tutaj nie ma, którzy nie biorą udziału w tym wszystkim. Zastanówmy się trochę nad tym, dokąd to zmierza i w którą stronę idzie. Bo jeśli ty chcesz coś oglądać i coś ci się nie podoba, co publikuje inny, to oglądaj coś innego, a nie to, co ci się nie podoba. I nie mów tej osobie niepytanej o opinię, o prośbę, o recenzję, o cokolwiek, co ma robić. Bo to tak nie jest. To jest na takiej samej zasadzie dzisiaj, słuchajcie, ci ludzie w tym ogródku, wulgarni, totalnie wulgarni, poziom po prostu poniżej zera, pijani totalnie. Oni będą mnie pouczać, normalnego, zwykłego człowieka, który zachowuje się kulturalnie, pije kawę, mówi w takim języku, jak mnie słyszycie, nie używa żadnych wulgaryzmów. Oni będą mnie pouczać, bo oni chcą siedzieć i pić dalej ten alkohol i rozmawiać między sobą z tymi wulgaryzmami, co drugie słowo, że ja mam siedzieć cicho, bo im ma być przyjemnie. No ludzie! Powiem wam, że ten dzisiejszy dzień dał mi po prostu tyle do myślenia. Nie myślcie sobie teraz, że widzicie mnie, jak tutaj do was mówię, że jestem oburzona. Nie, bo już dawno mi to przeszło. I może wam, możecie mieć taką, może wam się wydawać, że mówię takim tonem do was, że jestem oburzona, ale nie, słuchajcie, absolutnie nie, już mi, no mówię wam, już mi te nerwy dawno przeszły. Tylko po prostu to, co ja ostatnio obserwuję, nie wiem, może ja mam takie obserwacje, tylko ja mam takie obserwacje, ale to, co ja ostatnio obserwuję, co gdzieś tam widzę, mi się to kompletnie nie podoba. Może dlatego właśnie, że ja gdzieś w tym internecie jestem, tworzę te treści, publikuję, mam styczność z takimi sytuacjami, dostaję takie komentarze, a nie inne. Naprawdę warto jest tracić życie na coś takiego? Warto jest oglądać ludzi, którzy publikują coś według własnych przekonań, co nie jest zgodne z waszymi przekonaniami? Naprawdę tak w środku tych ludzi jest, w ich wnętrzu jest taki ból i taka złość, że przelewa się ją w internecie na innego człowieka, wyzywając jego bliskich. Do czego to po prostu zmierza i w którą stronę idzie ten świat? Ja nie wiem. Nie wiem, ale ja bym bardzo chciała. I ja staram się tak bardzo gdzieś tam w tych moich mediach społecznościowych mówić wam o tym, żeby być dla siebie bardziej życzliwym, żeby patrzeć na to wszystko inaczej, żeby szanować innego, drugiego człowieka. Mówi się o, nie wiem, o testach na zwierzętach, a nie jest się w stanie szanować człowieka, drugiego człowieka. Nie wiem, po prostu, ach. Ale kończę ten mój wywód, bo widzę, że już za długo gadam. Kończę ten mój wywód na dziś rzucam po prostu takie hasło do zastanowienia się, jak to wszystko wygląda, do przemyślenia. Dajcie znać, czy wy też to widzicie w ostatnim czasie. I na zakończenie chciałam tylko powiedzieć jedno i podkreślić to, bo mówię to już od dłuższego czasu, ale jeszcze raz chciałam to zaznaczyć. Moi drodzy, mój kanał nie jest kanałem, na którym będę zgadzać się
na hejt w stosunku do moich bliskich, do mojej rodziny, do moich gości, którzy będą się pojawiać, do jakichkolwiek ludzi, którzy gdzieś będą pojawiać się w filmach. Ja nie zgadzam się na hejt, nie zgadzam się na wulgaryzmy, nie zgadzam się na ocenianie, krytykowanie i opiniowanie ludzi, którzy nie są w tym tak jak ja. Bo o ile możecie do mnie pisać i mnie krytykować, nie możecie tego robić w stosunku do ludzi, których tutaj nie ma. I ja sobie po prostu tego nie życzę. Wszystkie tego typu komentarze będą przeze mnie zgłaszane do YouTube'a jako mowa nienawiści i łamanie regulaminu YouTube'a. Komentarze i konta będziecie przeze mnie blokowani i komentarze będą usuwane. To nie jest miejsce, w którym ja będę zgadzać się na coś takiego. Chcę, żebyście po prostu o tym wiedzieli i mieli tego świadomość. Na pewno zauważycie, że pod niektórymi moimi rolkami są wyłączone komentarze. Tak, ponieważ są to rolki, które mają duże zasięgi i trafiają do osób, do których no po prostu trafiają i którzy przychodzą i później w ten sposób zachowują się pod tymi rolkami. Więc ja nie będę tego tolerować, a ja po prostu nie będę też tracić moich nerwów, mojego czasu na to, żeby wchodzić w dyskusję z takimi osobami, żeby się denerwować, czy cokolwiek, żeby w moim życiu widniało tak jak widnieje. Także słuchajcie, koniec tego mojego wywodu na dziś. Mam nadzieję, że następny film będzie bardziej przyjemny. Jestem ciekawa, jakie jest wasze zdanie w tym temacie. Dajcie mi proszę znać w komentarzach. A przede wszystkim dajcie mi znać, czy wy widzicie to, co ja. Czy ja jestem po prostu przewrażliwiona? Czy może rzeczywiście tak jest? Ściskam was mocno i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa!